pana rzecznika dyscyplinarnego, profesora Wojciecha Popiołka. Zostałam również oczyszczona z tego zarzutu, że głoszę poglądy nienaukowe. Natomiast no, radykalny katolicyzm pozostał, no i homofobia też pozostała. Wykładam od kilkudziesięciu lat, blisko 30, socjologię rodziny i tu staram się zapoznać z różnymi typami rodzin, ale w powiązaniu z religiami, chociażby hinduizm, ale również wykraczam poza tu kontekst religijny, no bo mamy kraje, w których nie ma dominacji jednej religii albo po prostu nie ma jej wcale, no chociażby jak Chiny. I tutaj prezentuję właśnie te różne typy, opierając się na źródłach omawiających ten typ rodziny w danej kulturze, w danej religii, jak też sięgam do źródeł, no takich jak Stary czy Nowy Testament, jak Talmud czy Koran w przypadku islamu. A więc judaizm, islam i chrześcijaństwo w rozbiciu na różne wyznania, od katolicyzmu poprzez prawosławie, wyznania ewangelickie i ewangelikalne. Jakie są tu podobieństwa, jakie różnice, jakie normy, jaki jest stosunek do takich no, dzisiaj newralgicznych zjawisk, jak chociażby aborcja, czy rozwód, czy małżeństwa jednopłciowe. Więc to wszystko omawia. I tu okazało się, że moje zajęcia poświęcone chrześcijaństwu wzbudziły tak gwałtowny, jak się okazało, protest i spowodowały, że studenci napisali na mnie skargę. Po tych zajęciach. Czyli oskarżenie studentów dotyczyło konkretnie podania przez panią definicji rodziny chrześcijańskiej. Zarzucono mi, że jestem radykalną katoliczką, ale tu można postawić pytanie, co to znaczy radykalny katolicyzm? Że prezentuje tu źródła katolicyzmu, nauczanie papieży w odniesieniu do antykoncepcji, aborcji, trwałości małżeństwa. Sięgam tutaj do encyklik Jana Pawła II, ale wcześniej jeszcze do encykliki Pawła VI, czy do Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio. No to są bardzo takie cenne źródła, gdy chodzi o patrzenie na rodzinę. W tym piśmie zostały zaatakowane dwie wartości, mianowicie wartość rodziny. Wychodzę zawsze od definicji, od socjologicznej definicji rodziny, jako tej grupy osób powiązanych małżeństwem, pokrewieństwem, realizującej zadania społeczne, chodzi tu o funkcję, także społecznie akceptowanej, więc okazało się, że ta definicja, jak to studenci tutaj użyli tego słowa, stygmatyzuje osoby nieheteronormatywne. No, nie wiem dlaczego. Trudno też zrozumieć zarzut, że nazwała pani człowieka w prenatalnej fazie rozwoju dzieckiem. Druga wartość, no to wartość życia. No, ośmieliłam się nazwać człowieka na etapie prenatalnym dzieckiem. Nie spotkałam kobiety, która miałaby wątpliwości, cóż to w jej łonie wzrasta. No, myszka, kangur, absurdy się pojawiają. Przecież od czwartej klasy szkoły podstawowej, w lekcjach z przyrody czy biologii, no te treści przecież są obecne. Pani profesor, wykładała pani na uczelni około 30 lat. Dotąd nikt nie zarzucał pani niefachowości, nie wiedzy. Jak to jest możliwe, że oskarżenie tak małej grupki studentów wywołało tak poważne restrykcje władz uczelni? To ja zajmuję się socjologią moralności i socjologią rodziny głównie, aczkolwiek jeszcze wykładam też i socjologię małych struktur społecznych. Zawsze staram się wchodzić w dialog ze studentami. No, czasami pół żartem, pół serio. Zachęcam do wzięcia udziału w dyskusji. Bywało, że dochodziło do sporów i w wyniku tego sporu albo się rozstawaliśmy, pozostając przy swoich stanowiskach, albo nasze stanowiska ulegały zbliżeniu, bo o co chodzi? To jeżeli jest spór, jeżeli jest dyskusja, to powoduje, że ja się zastanawiam nad swoimi słowami, nad swoją koncepcją. Ja się sama rozwijam w tym, że ja poszukuję znowu w literaturze naukowej odpowiedzi na te zagadnienia, które mój rozmówca poruszył. Więc dotychczas nie było tak, takiej sytuacji, że tu kilkanaście osób, konkretnie 12 osób taką skargę napisało. A proszę jeszcze przeliczyć, tu w obliczu tych konsekwencji, które mi grożą, przeliczyć, ile to może być 12 osób z tych kilku tysięcy studentów, które przeszły przez zajęcia u mnie w ciągu tylu 10 lat. Czy to będzie chociaż jeden promil? I tutaj takie sankcje mnie czekają. Czyli jakie to są sankcje? Pan rzecznik tutaj zażądał dla mnie kary nagany. Mało tego, jeszcze w ostatnim punkcie swojego wniosku dodał, że owa nagana ma mi być udzielona w celu prewencji ogólnej i szczególnej. To znaczy, żeby żaden inny akademik nie odważył się tu głosić takich treści, które no, wygląda na to, byłyby zakazane. No ale to trzeba w takim razie listę treści zakazanych stworzyć. Czyli do czego powracamy? No już mieliśmy do czynienia z wytworzonym przez pewne urzędy cenzury listami, co można, o czym można pisać, o czym nie można pisać, jak można interpretować to czy tamto, czego nie można. Jeszcze tu chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, proszę Państwa, bo ta sytuacja no moja, ale jest bardzo niebezpieczna także i dla innych dziedzin nauki, bo przecież za chwilę w
ktoś, kto się zajmuje literaturą, nie będzie w ogóle mógł omawiać tekstów biblijnych jako gatunku literackiego. Nie będzie mógł omawiać recepcji Biblii w innych utworach literackich. Jednak wiele osób rozumie absurdalność tych zarzutów. Świadczy o tym choćby tak liczne poparcie, które wyraziło ponad 32 tysiące osób poprzez akcję internetową brońmyprofesor.pl. Jakie znaczenie dla Pani mają tego typu głosy? Tak, ja wszystkim chcę bardzo, bardzo podziękować. Proszę Państwa, jestem dłużniczką Waszą, jestem dłużniczką. Bo tu chodzi o obronę najbardziej fundamentalnych wartości. Z jednej strony wartości rodziny, z drugiej strony wartości życia, ale jeszcze jest ta wartość taka ważna na uczelniach, wolność akademicka. I to, że nie jestem sama w tym wszystkim, budzi mój optymizm. Także bardzo nisko tutaj chylę głowę w podzięce. Nie widać tego przed mikrofonem, ale jestem bardzo wdzięczna tym, zarówno którzy podpisali ten apel, jak też tym, którzy indywidualnie maile do mnie kierują. Ja postaram się uporać z nimi i każdemu odpisać. Ale też wiem, wiele osób przecież obiecuje i modlitwę po jej intencji i robi to. Więc naprawdę jestem wielkim dłużnikiem Państwa. I za to bardzo dziękuję. Myślę, że jest wiele osób, które taką wdzięczność chciałoby również Pani wyrazić. Ale Pani Profesor, chcę zapytać, skoro już podjęła Pani decyzję o zamknięciu pewnego rozdziału w swoim życiu, rozdziału związanego z uczelnią, jakie ma Pani plany na przyszłość? Mamy nadzieję, że nie zrezygnuje Pani ze swojej pracy naukowej i gdzie będzie Panią można jeszcze usłyszeć? Proszę Pani, nauczyłam się nie planować życia, bo ona zaskakuje. Nigdy nie planowałam, że będę musiała stawać jako akademik przed komisją dyscyplinarną i bronić czegoś, co wydawało się dotychczas oczywiste, prawda? Więc nie planuję, a ponieważ ja nie tylko badam rodzinę, nie tylko też i buduję jakieś teorie rodziny, to kiedyś jeszcze bardziej szczegółowo się zajmowałam rodzinami, bo też i byłam psychologiem, w tej chwili jako socjolog bardziej funkcjonuję, to przecież też, jak ja to mówię, uprawiam własną rodzinę. No i tej rodzinie chcę ten czas poświęcić, bo jest to wartość, którą trzeba realizować także w swoim życiu. Także nie teoria, ale praktyka również jest ważna. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę. Z profesor Ewą Budzyńską rozmawiała Małgorzata Jędrzejczyk. Powstała też petycja w obronie profesor Budzyńskiej, którą podpisało ponad 32 tysiące osób. Petycja wraz z podpisami trafiła dziś do władz Uniwersytetu Śląskiego. Kazimierz Przeszowski z Centrum Życia i Rodziny, organizator zbiórki podpisów, powiedział Polskiemu Radiu, że ma nadzieję na skuteczność akcji wsparcia i powrót Ewy Budzyńskiej na uczelnię. Liczymy na to, że jeśli Uniwersytet Śląski wycofa się z tego haniebnego procesu dyscyplinarnego, pani profesor zechce wziąć pod uwagę wniosek studentów, wniosek wielu kolegów i koleżanek ze społeczności akademickiej, a także przeszło 30 tysięcy Polaków, którzy gorąco pragną tego, aby pani profesor nadal prowadziła działalność badawczą, nadal kształciła kolejne pokolenia studentów i nadal broniła życia i rodzin. Kazimierz Przeszowski uważa zarzuty wobec Ewy Budzyńskiej za absurdalne. Zarzuca się jej, że narzucała swoje poglądy innym osobom, a warto podkreślić, że w środowisku akademickim dominują osoby o skrajnie liberalnych poglądach, które nieustannie te poglądy manifestują, więc jest to całkowicie absurdalny wniosek i dlatego chcemy, aby rzecznik dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego, profesor Wojciech Popiołek, zrewidował cały tok postępowania i aby w piątek pani profesor Ewa Budzyńska została w pełni zrehabilitowana i aby dokonać publicznych przeprosin pani profesor. Przypomnijmy, w geście protestu przeciwko cenzurze ideologicznej profesor Ewa Budzyńska zdecydowała się odejść z uczelni. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Unijny komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmidt z wizytą w Warszawie spotkał się m.in. z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleną Maląg. Podczas rozmowy szefowa resortu przedstawiła sytuację dotyczącą polskiego rynku pracy, wzrostu wynagrodzeń czy programów społecznych prowadzonych przez polski rząd. Jednym z głównych tematów był też status obywateli unijnych, w tym Polaków w Wielkiej Brytanii po Brexicie.
Spotkanie z panem komisarzem mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg. Dotyczyło sytuacji zabezpieczeń społecznych, minimalnego wynagrodzenia i w ogóle sytuacji polskich rodzin i sytuacji na rynku pracy. Spotkanie wyjątkowo konstruktywne. Przedstawiliśmy nasze rozwiązania, które zostały przez rząd wprowadzone od roku 2016, a więc od programu 500+, poprzez wsparcie dla rodzin jako fundament naszych działań, a więc też programy takie jak Maluch Plus, Senior Plus, Dobry Start, ale także rozmawialiśmy o rynku pracy, o wyjątkowo dobrej sytuacji na rynku pracy, o bezrobociu, które jest na poziomie stopy bezrobocia 5,2 w miesiącu grudniu, która jest od 30 lat najniższa, ale także mówiliśmy o minimalnym wynagrodzeniu, o tym, co w sferze publicznej ostatnio wielokrotnie słyszeliśmy, o konsultacjach tak zwanego minimalnego wynagrodzenia. Pokazaliśmy, jaki jest wzrost minimalnego wynagrodzenia w Polsce od kwoty 1750 zł, kiedy rozpoczynaliśmy rządy, do 2600 zł na dzień dzisiejszy. Staramy się, aby było odniesienie tego minimalnego wynagrodzenia do średniego, przeciętnego wynagrodzenia w sferze gospodarczej, aby przede wszystkim dbać o zrównoważony rozwój, o innowacyjność w gospodarce, ale nie zapominamy o człowieku, a więc o zabezpieczeniu zarówno rodzin z małymi dziećmi, jak i seniorów, ale także osób, które pracują. Rozmawialiśmy też, temat Brexitu został jakby podniesiony, że na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać. Przede wszystkim będzie to dialog wielostronny. Mówi unijny komisarz do spraw miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit. Jesteśmy w okresie przejściowym do końca tego roku, w którym zagwarantowane są prawa obywateli unijnych w Wielkiej Brytanii, tak samo jak prawa Brytyjczyków w Unii, ale to do końca roku. Rozpoczynamy natomiast negocjacje z Wielką Brytanią w sprawie przyszłych relacji z Unią Europejską. Uważamy, że status obywateli unijnych w tym kraju jest jednym z kluczowych zagadnień i priorytetów. Usłyszałem również, że polski rząd chce, byśmy negocjowali także kwestie zabezpieczeń społecznych, nie indywidualnie przez dany kraj członkowski, tylko powinniśmy zrobić to wspólnie jako Unia, po to, by nie doprowadzić do nowych dyskryminacji pomiędzy obywatelami Unii w Wielkiej Brytanii. Przyjąłem to z zadowoleniem i będę o tym rozmawiał z unijnym negocjatorem Michelem Barnierem i przekażę mu te wytyczne dotyczące negocjacji z Wielką Brytanią. Nicolas Schmit odwiedził Warszawę w przeddzień Brexitu. Spotkał się m.in. z przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej i członkami Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. A materiał przygotowała Agnieszka Jasik. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Felieton Roberta Tekielego. Mojego ojca pamiętam jedynie w paru obrazach. Jak ratuje mi życie nad rzeką, zbiera słomki, smaży kiełbasę. Obrazy, zapachy, smaki. Ale najsilniejszy ślad zostawiły sikorki. I nie do końca wiem, o co chodzi. Ich zaśpiew, radosne ćwierkanie. Uwielbiam je, to moje małe siostrzyczki. Wywołują uśmiech, podnoszą moją duszę. Wiem, że to śmieszne, jak stary chłop takie smęto opowiada. Ale tak po prostu jest. Gdy idę jak co dzień... Proszę państwa, stary chłop, po co to gadać, stary chłop? No, także bądźmy pozytywni, proszę państwa, i czytajmy Słowo Boże, będziemy młody chłop.